W jednym z odcinków naszego teleturnieju brali kiedyś udział jednocześnie karateka z obolałą ręką, piłkarz po kontuzji i biegaczka, która chwilę wcześniej spadła z krawężnika. Czwarta uczestniczka naszego programu skomentowała to wtedy krótko. Sport to zdrowie, dopóki nie zabierze cię pogotowie. Dlatego my w pogotowiu zawsze mamy kilka krzyżówek. Po prostu. Tak dla sportu. Radek Brzuska, Gra Słów Krzyżówka. Zaczynamy. A ten najbezpieczniejszy sport na świecie uprawiają dzisiaj nasi zawodnicy. Zacznijmy od ich przedstawienia. Wiktorze, witam cię bardzo serdecznie. Tam. Przyjechałeś z Warszawy. Tak. I tam kontrolujesz komputery, które kontrolują kierowców. Tak. Precyzyjny czas pracy kierowców. Wiktorze, dzisiaj będziemy dokładnie śledzili każdy twój ruch dotyczący oczywiście rozwiązywania krzyżówek. Żaden inny. Witam cię w programie. Witam wszystkich. Jest z nami też Maksymiliana z Wrocławia. Witam ciebie, Maksy, bo tak ustaliliśmy, że brzmi skrót twojego imienia. Jesteś inżynierem technologii chemicznej, ale pracujesz w żłobku na co dzień, czyli zupełna zmiana miejsc. I tam w żłobku mówią do ciebie dzieci ciociu czy pani? Pani Maksy. Pani Maksy. Ale to, co mnie zainteresowało w twoim formularzu, to to, że zajmujesz się profesjonalnie autostopowaniem. No, może nie profesjonalnie, ale zwiedziłam Włochy, Chorwację i Serbię. I witam ciebie, Maksy. Jest z nami także Seweryn Skwidzyna. Witam ciebie, Sewerynie. Witam. Jesteś tłumaczem języka niemieckiego, ale posługujesz się też francuskim, włoskim, krótko mówiąc, poliglota. Zgadza się, ukończyłem studia translatoryczne, najswobodniej czuję się w języku niemieckim. Mhm. Także na co dzień mam dużo do czynienia ze słowami, głównie tymi obcymi. Ale też nie powinniśmy zapominać, że język polski na przestrzeni wieków czerpał różne wzorce właśnie z zagranicy. Na przykład koszmar czy parasol z języka francuskiego. To mam nadzieję, że pod parasolem słów dzisiaj nie przeżyjesz żadnego koszmaru w naszym programie. Za to mocno trzymam kciuki. Sewerynie, witam cię w programie. Jest też z nami Anna z pięknego Olsztyna. Witam ciebie, Aniu. Witam również. Jesteś emerytką. Tak. Wcześniej inżynier budownictwa. Zgadza się. Radiestezją się interesujesz. Cóż tak. To jest radiestezja, ta, którą ty uprawiasz? To jest posługiwanie się wahadełkiem i różdżką. Mhm. I to różdżka bardziej do wykrywania żył wodnych, znajdywanie wody. A wahadełko to już bardziej precyzyjny do ustalania pewnych właściwości. Drodzy Państwo, skoro już wahadełka kręcą się w dobrą stronę, to bez wahania zapraszam Was na pierwszą rundę. Tak jest. No to jesteśmy prawie w pierwszej rundzie, bo najpierw przypomnę zasady. Zobaczycie za chwilę krzyżówkę na swoich ekranach, taką jak ta, która już w tej chwili jest wyświetlana. 8 wyrazów, jedno hasło główne, dla każdego losuję wyraz, czytam jego definicję, na przykład pucuję w kuchni, a wy macie 5 sekund na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli nie zdążycie, zawsze możecie wybrać 3 dowolne litery z każdego wyrazu. Pamiętajcie tylko, wskazując te literki, że w każdym wyrazie ukryliśmy wybuchającą pułapkę. Jeżeli traficie na taką pułapkę, niestety tracicie szansę na odgadnięcie wyrazu. Nie możecie wtedy też odgadywać hasła głównego, bo hasło warte 200 zł można odgadnąć tylko wtedy, gdy wcześniej odgadnie się swój wyraz. Czy te zasady są jasne? W takim razie przejdźmy do właściwej rozgrywki. Zobaczmy, jak wygląda krzyżówka, którą rozwiążemy w pierwszej rundzie. Tutaj nikt nie odpada, tu tylko zarabiamy pieniądze. Oczywiście im więcej pieniędzy zarobicie teraz, tym większy będzie spokój w kolejnych rundach, większa szansa na znalezienie się w finale. Ale nawet jeśli na waszych kontach pojawi się zero na koniec tej rundy, to nie przejmujcie się. Zasady gry są tak sformułowane, aby można było w każdej chwili powalczyć o przetrwanie. Losujemy pierwszy wyraz dla Wiktora. Ósemka. Człekokształtny z Borneo. Pierwszą literę. Proszę bardzo, pierwsza litera O. Orangutan. Sprawdzamy. Doskonale. Czy odgadujesz hasło? Za wcześnie jeszcze. Wyobraźcie sobie, że w języku malajskim orangutan oznacza leśnego człowieka. Maksy, dla ciebie trójka. Panieńskie. Nazwisko? Sprawdzamy. Doskonale. Czy odgadujesz hasło? No, jeszcze nie. Sewerynie, czas na ciebie. Jedynka. Schulz. Bruno. Sprawdzamy. Czy odgadujesz hasło?
czas minął. Bruno Schulz to geniusz z Drohobycza, autor sklepów cynamonowych czy sanatorium pod klepsydrą. A my przeskakujemy do Ani, losujemy. Piątka. Na końcu pióra. Stalówka. Sprawdzamy. Doskonale, czy odgadujesz hasło? Rozmaryn. Sprawdzamy. Wow! Łobomba! Naprawdę genialnie! Wspaniale! 300 zł, Aniu, idziesz jak burza. Będzie się działo. Łobomba. Wiktorze. Szóstka. Smak piołunu. Gorzko. Tak, dobrze powiedziałeś, że gorzko, ale ten smak nazywamy goryczą, oczywiście. No niestety, Maxi. Dwójka w sercu. Co odsłaniamy? No, może pierwszą. Proszę. Co teraz? Czwartą. Proszę. Ależ nie udało się. Chodzi o komorę. Są dwa przedsionki w sercu naszym i dwie komory. Sewerynie. Czwórka. Okład. Ostatnia. Proszę bardzo, ostatnia litera. S. Kompres. Tak jest, gratuluję. 190 zł na twoim koncie. No i Aniu, masz szansę na drugie 100 zł. 7. Pręcik z haczykiem. Co odsłaniamy? Pierwszą. Proszę bardzo. S. Szydełko. Sprawdzamy. Fantastycznie. Może nie wahadełko, ale szydełko. Bardzo dobrze. 390 zł. Maksymalnie w tej rundzie można zarobić 400, więc tylko 10 zł brakuje ci do tej kwoty. U Wiktora jest 90 zł, u Maksymiliany 100. 190 ma na swoim koncie Seweryn, czyli najwięcej po pierwszej rundzie ma Ania. Na razie najmniej Wiktor. Przypominam, że w drugiej rundzie można zarobić po 200 zł, a więc wszystko zdarzyć się jeszcze może. W pierwszej rundzie rozkwitł nam aromatyczny rozmaryn. Uwielbiam jego zapach na szczytach gór. Tam właśnie się unosi. A skoro ułani wędrują, strzelcy maszerują, to i my pomaszerujmy do rundy drugiej. O mój rozmarynie, rozwijaj się i tak dalej. Pośpiewamy sobie w drugiej rundzie razem z rozmarynem, z którego można ułożyć wiele, wiele słów. Takich jak na przykład rymarz, R-Y-M-A-R-Z. To wszystko litery, które współtworzą słowo rozmaryn. Mamy dwie litery R w rymarzu, ale tylko dlatego, że i w rozmarynie R występuje dwukrotnie. Wyrazów, które można ułożyć z rozmarynu, jest oczywiście bardzo dużo. My arbitralnie postanowiliśmy wybrać 8 z nich. Wszystkie umieściliśmy w naszym sejfie, kierując się dwiema podstawowymi zasadami. Po pierwsze, wszystkie te wyrazy to rzeczowniki w mianowniku liczby pojedynczej, rzeczowniki pospolite. A po drugie, wszystkie zostały ułożone z liter, które tworzą wyraz rozmaryn. Wasze zadanie to rozbić nasz sejf, wyciągnąć z niego wyrazy. Będą dwie kolejki, za odkrycie każdego wyrazu płacę 100 zł, ale macie na to tylko 5 sekund. Teraz odsłonię pierwsze litery we wszystkich słowach. Przyjrzyjcie się tym literom. Zaczniemy od Ani, ponieważ jest na prowadzeniu. Aniu, 5 sekund, czas start. Nora. Nora. Doskonale. Wiktorze. Nie udało się, ale będzie druga kolejka. Maxi. Rym. Rym. Świetnie. Seweryn. Zmora. Zmora. Pesymistycznie trochę. Aniu. I nie udało się w drugiej kolejce. Szkoda, 100 zł przepadło. Wiktorze. Raz. Raz. Dwa, trzy. Doskonale. Maksymiliano. Nie wiem. Szansa przepadła. Seweryn. Norma. Norma.
Czy macie pomysły na to, co mogło się znaleźć w tych trzech pozostałych pozycjach? Ryza papieru. Przypomnijmy, skwidzyna jest seweryn, więc wszystko mu się kojarzy z papierem. Czy coś jeszcze? Zobaczmy. Pod norą. Rano i jeszcze pod ryzą. Zona. Norma, zmora, nora, rano, ryza, zona, raz i rym to wyrazy, które znalazły się w naszym sejfie. Po drugiej rundzie na kontach mamy następujące kwoty. U Wiktora 190 zł, Maksymiliana ma 200, 390 ma Seweryn, Ania 490. Wiktorze, 10 zł zabrakło i to pokazuje, że każdy grosz w tej grze naprawdę ma znaczenie. Wiktorze, to była prawdziwa przyjemność. Zostajesz z kwotą 190 zł oraz zestawem gier planszowych. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim. A Państwa zapraszam do przyglądania się zmaganiom naszych uczestników w rundzie trzeciej. Trzecia runda to zawsze wielkie emocje, bo w końcu wszyscy chcą znaleźć się za chwilę w finale. Już witamy się z gąską, już mamy na talerzu wyłożony awans, a jednak w tej trzeciej rundzie każdy z Was może zgarnąć po 400 zł. Jak patrzę sobie na Wasze wyniki, to naprawdę wszystko może się zdarzyć. Za moment zobaczycie krzyżówkę. To będzie krzyżówka z hasłem. Znane jest tylko hasło główne, a z nim w jakiś sposób powiązane są poszczególne wyrazy. Każdy z Was dostanie swój wyraz, zegar zacznie tykać. Wy decydujecie, w którym momencie udzielić odpowiedzi za pomocą przycisków. Im szybciej naciśniecie przycisk, tym więcej pieniędzy zarobicie. Im później, tym większe będą szanse na podanie właściwej odpowiedzi, ponieważ pojawią się kolejne litery. Ale każda z nich oznacza potrącenie 10 zł z 200, które płacę za odsłonięty wyraz. Czy to jest jasne? W takim razie poproszę o wyświetlenie krzyżówki. Oto ona. 6 wyrazów, a hasło główne to łasuch. I zachodzicie pewnie teraz w głowę, co może się kryć pod tym hasłem. O jakiego łasucha chodzi? Chodzi o takiego niebieskiego łasucha, który mieszkał w grzybie. Nasz dzisiejszy temat to smerfy. Po prostu. Aniu, jesteś na prowadzeniu, więc od Ciebie zaczniemy. Dla Ciebie smerf numer 4. Nie udało się. Nie udało się. Jego stały dowcip to wybuchający zgrywus. Prezent niespodzianka. Tak, zgrywus. Maksymiliana, proszę bardzo, losujemy dla Ciebie smerfa numer 5, czas start. Proszę. Pracuś. Sprawdzamy. Doskonale. Wynalazca, złota rączka, miał ołówek zawsze zatknięty za uchem. 370 zł już na Twoim koncie, Seweryn ma 20 zł więcej. Na razie. Dla Ciebie, Sewerynie, smerf numer 2. Proszę. Ciamajda. Sprawdzamy. Tak jest. 570 zł. Gratuluję. Aniu, czas odkryć Twojego smerfa. Smerfa numer 3. Zaćmienie. Rude włosy miała. Sasetka. Sasetka. Pieguska z rudymi warkoczami. Sasetka. Maksymiliano, dla Ciebie 6. Proszę. Kochasz? Sprawdzamy.
zaświergolony w smerfetce, tak? Chodziło o Kochasia, masz 540 zł. No proszę. Sewerynie, dla ciebie ostatni smerf numer 1. Osiłek. Sprawdzamy. Dokładnie tak. Seweryn, 770 zł, jesteś największym znawcą smerfów w tym gronie, chociaż smerfy nie są ani włoskie, ani francuskie, ani niemieckie, są belgijskie. Mało kto o tym wie. Aniu, nie poszło. Ale zabawa była świetna. I to się zgadza. 490 zł na twoim koncie. Maksymiliana rozpoczynała tę rundę z kwotą, jeśli dobrze pamiętam, 200 zł na koncie, a jest 540. Maksymiliano, witam cię w finale. Witam. Aniu, niestety musimy się pożegnać. Bardzo dziękuję. Mi przykro. Ale zabierasz ze sobą 490 zł, do tego zestaw gier planszowych i przyjmij proszę zaproszenie do udziału w naszym programie za 12 miesięcy. A państwa zapraszam na finał.